Niebezpiecznie na ulicach Rybnika. Do dwóch poważnych rozbojów na mieszkańcach doszło w ostatnich dniach. W pierwszym przypadku policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy pobili 15-latka i zabrali mu telefon, bo ten był im winny 30 zł. W drugim przypadku sprawcy zaatakowali przechodnia gazem oraz pałką teleskopową, a następnie zabrali mu telefon. Dwóch mieszkańców Rybnika w ostatnich dniach zostało poturbowanych w czasie napaści przez chuliganów. Do pierwszego rozboju doszło na ulicy Gliwickiej. Ofiarą padł 15-letni chłopak. Chłopak 15-latek, który jechał na rowerze, został zaczepiony przez trzech mężczyzn. Zażądali od niego telefonu bądź roweru. Miał wybór. Oczywiście zagrozili mu, że go pobiją, jeżeli nie odda tych rzeczy. Na poparcie swych gruźb bandyci uderzyli 15-latka w twarz i zabrali telefon komórkowy wartości 1400 zł. Jak się okazało, znał swoich oprawców. Od jednego z nich pożyczył 30 zł, no i w ten sposób starsi koledzy domagali się zwrotu długu. Sprawcy rozboju zostali zatrzymani przez rybnickich policjantów jeszcze tego samego dnia. Niestety zdążyli sprzedać komórkę. Funkcjonariusze ustalają, gdzie bandyci ją przehandlowali. Teraz grozi im do 12 lat więzienia. Podobne zdarzenie miało miejsce po północy na ulicy Zebrzydowickiej. Tym razem napastników było dwóch. Rzucili się na przechodnia i zażądali od niego kasy i komórki. Relacjonuje rzeczniczka rybnickich policjantów Aleksandra Nowara. Najpierw obezwładnili go gazem obezwładniającym i pobili pałką teleskopową. Przyjechali na miejsce policjanci, szukali na podstawie rysopisów podanych przez pokrzywdzonego tych napastników. Funkcjonariusze zatrzymali sprawców w rejonie pobliskiej stacji paliw, gdzie agresywni mężczyźni sprowokowali kolejną awanturę. Mundurowi odnaleźli również porzuconą przez sprawców pałkę i pojemnik z gazem. Zatrzymani mają 28 i 30 lat. Wcześniej byli już karani. Tym razem grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.